dziecka wakacje spędzam w lesie. Kocham przyrodę, to w jej otoczeniu odpoczywam. Dlatego wybór książki na wakacje był dla mnie oczywisty. Nazywam się Zuzanna Sendor. Pracuję w oddziale usług informacyjnych i szkoleń BUF. Na co dzień można mnie spotkać w informatorium. Dzisiaj polecę książkę na lato. Sekretne życie drzew przeczytałam właśnie podczas urlopu. Autorem tej niepozornej książeczki jest Peter Wolleben, niemiecki leśnik, który na co dzień angażuje się w ochronę przyrody i edukację na jej temat. Wolleben z pasją opowiada o drzewach, ich właściwościach i zwyczajach. Wciąga nas w fascynujący świat swojego ukochanego lasu. Czego się dowiedziałam z książki? Na przykład tego, że drzewa porozumiewają się między sobą za pomocą substancji zapachowych, impulsów elektrycznych, a nawet używając grzybni, którą autor określa mianem leśnego internetu. Nie wiem, czy wiecie, ale większość lasów, które odwiedzamy, to tak naprawdę sztuczne nasadzenia. Takie drzewa są zaledwie grupą samotników, które co prawda rosną w swoim towarzystwie, ale nie porozumiewają się między sobą. A co za tym idzie, są bardziej podatne na kataklizmy i choroby. Autor dowodzi, że w takim sztucznie nasadzonym lesie drzewa nie mają szans wytworzyć między sobą więzi, które pozwalają im prosperować w naturze. Pierwotnych lasów, w których życie nie ingeruje człowiek, pozostały zaledwie skrawki, takie jak choćby Puszcza Białowieska. Wolleben jest naukowcem, ale pisze językiem przystępnym, bez naukowego żargonu, dzięki czemu każdy ma szansę poznać tajniki leśnego życia. Ta książka pozwala otworzyć oczy na świat zupełnie ludziom nieznany. Uświadamia nam, dlaczego nawet kornik, komar czy inny, jak lubimy mówić, szkodnik jest niezbędnym elementem ekosystemu. Myślę, że w okresie letnich wędrówek warto w sobie znaleźć więcej wrażliwości na otaczającą nas przyrodę.